Czy uwierzycie Państwo, że tę świąteczną kartkę przygotowywała 6-letnia Julia? To znakomity pomysł na przekazanie życzeń świątecznych, ale także noworocznych. Dziś sprawdzimy, czy laureaci ekologicznego konkursu także podczas świąt myślą o ochronie środowiska. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji od wielu lat organizuje rozmaite konkursy związane z ochroną środowiska. Ich celem jest zwrócenie uwagi na piękno przyrody, ale też na wielość odpadów pojawiających się w naszym życiu. Dzięki takim inicjatywom dzieci i młodzież mogą się przekonać, że z odpadów mogą powstawać prawdziwe arcydzieła. Arcydzieła z odpadów, jak sama nazwa wskazuje, muszą być zrobione z odpadów. Nuta i fantazja dzieci nie zna granic. Są naprawdę piękne prace, pomysłowe prace wykorzystujące wszystkie odpady, które znajdują się w domach. Są to pojemniki po jogurtach, po śmietanie, po mleku. Są to również różne odpady po swoich starych zabawkach, sznurki, papiery. To, co dzieci, czym dzieci mogą się wykazać, to właśnie ta fantazja ich. Do konkursu kartka choinką pachnąca niepotrzebne były pojemniki po jogurtach. Wystarczyły papier, pestki, ryż. Wyobraźnia podpowiadała rozmaite rozwiązania. Czasu na wymyślenie świątecznej pocztówki było sporo, bo uczestnicy mogli już myśleć nad pomysłami w wakacje. Prosiliśmy, by kartki były wykonane z materiałów ekologicznych, takich proekologicznych, żeby starać się pokazać, że wiele rzeczy, które jest zbędnych w naszym domu, tak naprawdę może być użytecznych i możemy je w różny sposób wykorzystać. Kartki świąteczne, bożonarodzeniowe są jeszcze taką tradycją, która może troszeczkę już ginie, ale jednak jeszcze sporo osób te kartki wysyła i dużo przyjemniej jest dostać kartkę wykonaną samodzielnie przez kogoś mniejszego czy większego. Na konkurs wpłynęło 411 prac z 340 ośrodków z całego województwa. Uczestnicy mogli mieć od 4 do 22 lat, bowiem brali w nim udział także wychowankowie ośrodków szkolno-wychowawczych. Stąd ogromna różnorodność kartek. Były kartki wykonane z kawałków tektury i to nie takiej tektury, które były kupowane bezpośrednio w sklepach papierniczych, ale takie uzyskane na przykład ze starych kartek świątecznych, wycinane fragmenty, były z piórek, które gdzieś znajdowały dzieci na wycieczkach, były kartki z resztek wełny, różnych nitek, również kartki z materiałów roślinnych, na przykład z łusek od szyszek, z nasion słonecznika czy ryżu. Wybrać najlepszą było więc trudno. Wszystkie zdaniem jurorów zasługiwały na nagrodę. Jedna z najmłodszych uczestniczek, czyli dyplom dla Marceliny Niemczewskiej z przedszkola Chatka Puchatka w Osielsku. Dyplom dla Martyny Nowickiej ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy. Gratuluję Ci serdecznie. Droga do ekologicznej edukacji może być trudna. Choć dzieci znają wagę ochrony środowiska, to jednak powody, dla których wzięły udział w konkursie, były podobne. Wzięłam udział w konkursie, bo ponieważ lubię brać udziały w plastycznych konkursach. Lubię robić rzeczy z różnych tych plastycznych materiałów. Zobaczyłam ogłoszenie o tym konkursie na drzwiach sali od techniki i zainteresowałam się tym konkursem, bo lubię robić różne rysunki lub kartki. Co roku robię takie kartki świąteczne i wysyłam je rodzinie. Pomysły podsuwała natura, święta, ale też mama i nauczyciele. Ja mam na tej kartce i kościół, i choinkę. Sam ją zrobiłem z tego z papieru z kolorowych i posypałem trochę brokatem i gwiazdki tu mam. I tu też posypałem brokatem. Tu jest taka duża bombka i tu są małe bombki. Sam wiersz. Ruszy śnieg, czysty jak twe serce.
Gdziekolwiek spojrzę, tam śnieżne kubierce. Cichutko rozbrzmiewa wesoła kolęda. Niech piękne będą dla Ciebie te święta. To jest anioł zrobiony z serwetek i kolorowego papieru. Tę kartkę wyślę do mojej babci. Myślę, że mogę kogoś ucieszyć, jak mu podaruję tą kartkę. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach. Jest to więc dobry sposób, aby zaczęły myśleć o ekologii. Kujawsko-Pomorskie Centrum w Myślęcinku proponuje także inne formy edukacyjne, m.in. ścieżki dydaktyczne czy zielone szkoły. Przesłaniem tej edukacji jest to, żeby dzieci pokochały przyrodę. Wtedy i ta przyroda jak gdyby pokocha nas. Jak dzieci pokochają przyrodę, zobaczą jej piękno, to nie będą jej niszczyć.